21 maja w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się wojewódzka gala laureatów konkursu Mam 6 lat z udziałem minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas. Konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej został skierowany do rad rodziców w szkołach i w przedszkolach. Jego celem jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. Kiedy przeglądałam ankietę dotyczącą opinii na rzecz obniżenia wieku szkolnego, to przeczytałam w tej ankiecie, że do tej zmiany, cywilizacyjnej zmiany, najłatwiej i najczęściej przekonują rodzice rodziców. Rodzice wierzą sobie nawzajem i takie przekazywanie pozytywnej informacji jest bardzo ważne we wprowadzaniu zmiany, jaką jest obniżenie wieku szkolnego. Aż 144 projekty z całego województwa zgłoszono do konkursu. W poniedziałek wyłoniono najlepszych 6, które będą walczyły w etapie ogólnopolskim, a wśród nich projekt Szkoły Podstawowej nr 37 imienia Karola Grzesika w Chorzowie. Poza tym 10 gmin wyróżniono honorowym tytułem Przyjaciele 6-latka. W ten sposób doceniono inicjatywę, aktywność i zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w procesie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie. Wśród wyróżnionych gmin znalazło się m.in. miasto Chorzów. Z rąk minister Krystyny Szumilas Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty za działania promujące wysyłanie 6-latków do 1. klasy odebrał Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta miasta Chorzów. Jako przewodniczącemu kapituły jest mi niezmiernie miło Państwu podziękować za ogromne zaangażowanie. Napłynęło tak wiele różnych prac, a poziom konkursu był tak duży, że obecnym tej komisji niezwykle trudno było Województwa Śląskiego, które dokumentuje w inny sposób, nie tylko poprzez kamp, promując swoje środowiska, a przede wszystkim miejsca, gdzie nasze dzieci uczą się i dorastają. W gali wzięli udział m.in. członkowie kapituły, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół i przedszkoli i oczywiście rady rodziców.